Cześć, witam Was. Ludowy ze swojej norki książkowej. Dwie pozycje Wam dzisiaj chciałem książkowe przedstawić. Jedna naprawdę bardzo fajna, druga też całkiem niezła. 6 marca mamy. Straszne rzeczy dzieją się w pobliżu Polski. Rosja udowadnia, że jest mocarstwem. Bardzo dużym kosztem cierpień. Pierwsza sprawa. Z dwóch, które chciałem Wam przedstawić, to coś takiego. Tajemnice pocztu Matejki Zygmunta Kobylińskiego. Poczet Matejki to jest cały komplet obrazów, które przedstawiają polskich królów. I wszystkie one praktycznie znajdują się w tej książce. Przyznać trzeba, że są to świetne, po prostu świetne rysunki. Szymon Kobyliński taki fajny, w cudzysłowie sarkastyczny, bo to jest taki jego sarkazm. Ironiczny sposób, ale również w bardzo ciekawy, bardzo humorystyczny, bardzo odkrywczy. Omawia te wszystkie obrazy, te wszystkie dzieła Matejki. Przedstawia z grubsza to, co widać, no to, co na nich jest, ale też bardzo, bardzo daje do myślenia i każe zagłębiać się w te wszystkie szczegóły, które są w tych obrazach. Chodzi między innymi o twarze tych królów, o właściwie wyraz ich twarzy, o ich ubiór, o to, co mają, co trzymają, co stoi przy nich, co stoi za nimi, bo te obrazy w bardzo dużym stopniu odzwierciedlają sytuację polityczną, geopolityczną wtedy naszego kraju, wtedy, kiedy dany król był na tronie. No i pokazują również po części jakieś tam sprawy jego pochodzenia, powiązania z innymi krajami, bo jak wiemy, to zawsze tak często było tak, że król siedział na dwóch tronach na przykład naraz. No świetna jest ta książka, naprawdę jest fajna. Fajna, żeby sobie pooglądać. Przede wszystkim tą galerię wyśmienitą. Te obrazy są, wiszą gdzieś tam w Krakowach czy coś, ale one są ładnie, są naprawdę fajnie jest wydana ta książka, fajnie zrobiona. Kto się w niej znajduje, to Wam pokażę mniej więcej tu. Nie wiem, czy zobaczycie, ale może zobaczycie. Natomiast to jest dzieło z 1984 roku, z naszej księgarni. Bardzo, bardzo. Jak będziecie możliwości mieli kupić sobie tą książkę i ją sobie pooglądać, to naprawdę warto ją mieć. Naprawdę. Świetna jest. A wiąże się z tym druga książka, Tadeusz Rojek, 13 tajemnic historii. No jest to troszeczkę już taka pozycja normalniejsza, natomiast no, wiąże się z tamtą, dlatego że w niej są opisane jakieś tam wokół Polski, w historii Polski tajemnice, które do dziś właściwie nie są rozwiązane. Na przykład, kim był Werner Hora i jego proroctwa. Jest rozdział o kim? O Twardowskim. Z książką, którą przedstawiłem przed chwilą, wiążą się na pewno rozdziały o królowej Bonie, o tajemniczym zaginięciu jej skarbów, między innymi jej pięknym perłowym naszyjniku. Jest tu o tajemniczej śmierci króla Władysława Warneńczyka, no pod Warną, ale co i jak. No jest o tajemniczej śmierci Stefana Batorego. Też polecam tą książeczkę, jest całkiem fajna. Spis treści pokażę, ale on niewiele wam da. Bo są to jakieś takie domyślne, na przykład gdzie są perły Barbary. No i cóż, to tyle chciałem powiedzieć. Życzę wam spokojnych najbliższych dni. Przede wszystkim życzę spokojnych dni całej Europie, żeby się jak najszybciej skończyło to, co się zaczęło. Żegnam się z Wami. Możecie zapodać jakiegoś lajka. Byłoby fajnie. No i na razie, hej.